Jak przyjemnie powiedzieć człowiekowi coś miłego. Fiodor Dostojewski tymi słowami stwierdził rzecz na pozór oczywistą, o której jednak nieczęsto pamiętamy. Przecież dawanie podarunków jest czasem bardziej satysfakcjonujące dla dającego, jak dla tego, kto je otrzymuje. Dlaczego nie sprawisz sobie tej chwili przyjemności? Pochwal, powiedz coś dobrego. Co ci zależy? Czemu nie miałbyś tego zrobić? Czemu nie znaleźć w kimś tego czegoś dobrego i nie powiedzieć mu o tym? Musi być co najmniej jedna taka rzecz. Pewno jest ich więcej. Czemu nie zrobić człowiekowi dnia, godziny, tygodnia, mówiąc dobre, doceniające, podnoszące na duchu rzeczy? Dlaczego nie wskazać i nie podkreślić, to są twoje mocne strony? To są twoje dobre cechy. Tu i tu jest twoje piękno. Szczerze, bezinteresownie, bez manipulacji i gry, nie po to, żeby coś załatwić, nie po to, żeby coś ugrać. Po prostu, bez szczególnego celu. Czemu o tym nie powiedzieć? Czemu się na tym nie skoncentrować? Czemu nie koncentrować się na takich rzeczach stale? Czemu nie patrzeć z tej perspektywy? Czemu z tej perspektywy nie otwierać kontaktu z ludźmi? Dlaczego nie mówić ludziom, że są dobrzy, mądrzy, piękni? Dlaczego nie zadziwiać ich takimi słowami? Czemu nie dodawać ludziom skrzydeł, które pozwolą im unieść się nad ziemię? Czemu nie wdrukowywać im przez to zauważanie, czasem może na kredyt i przesadnie, w serce i w głowę postaw, zachowań, których może jeszcze nie mają, których potencjał może jest mizerny, ale zaczną je dostrzegać ze zdziwieniem w sobie, skoro my będziemy twierdzili, że je widzimy? To tak niewiele kosztuje. A tak wiele może zmienić. To zmieni ich, ale zmieni i ciebie. Prosta rada. Zapomnij o słowie ale. Nie mów, jesteś zdolny, ale leniwy. Nie tędy droga. To nie tak. Używaj słowa i. Zamieniaj ale na i zobacz, co się będzie działo. Mów, jesteś zdolny, silny, mądry i... Dasz radę, nauczysz się, poradzisz sobie. To drugie wymaga nieco więcej wysiłku, myślenia, empatii. Jest mniej oczywiste i mniej nawykowe, ale zmieni twojego rozmówcę, ciebie i świat wokół was. Prosta refleksja. Czy wiesz, że jak nałapie się krabów i wrzuci je do wiadra, to nie potrzeba pokrywki? Kraby nawzajem nie pozwolą sobie wyjść, mimo że wszystkie są w opresji. Kiedy któryś próbuje się z niej wyrwać, pozostałe mu na to nie pozwalają, ściągając go do wnętrza wiadra. Mówiąc dobre rzeczy, pozwalasz człowiekowi wspiąć się po tych słowach do góry, na wolność, poza ograniczenia. Pozwalasz mu zobaczyć, co jest poza krawędzią tych jego ograniczeń. Nie mówiąc nic, pozwalasz mu tkwić w tym, w czym jest. Mówiąc słowa obniżające jego poczucie wartości, ściągasz go w dół. Okej. Czy wobec tego nie możesz napomnieć, zwrócić uwagi, skrytykować, zareagować na coś ewidentnie głupiego, egoistycznego czy złego? Tak, możesz. I nawet powinieneś. Jednak nie ograniczaj się do tego. Napominanie nie jest istotą naszych międzyludzkich relacji. Istotą jest bycie dobrym, uprzejmym, pomocnym. Prosta zasada. Istotne jest to, żeby proporcja trudnych i dobrych komunikatów była jak 1 do 5. Czemu? Zobacz w moim filmie Nie daj się krytykować. Link znajdziesz poniżej. Przyjemnie jest powiedzieć człowiekowi coś miłego? Powiedz. Mów. Bo warto.